Dzień dobry, Paweł Pyplok. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. Kolejny transport z darami wyruszył z Zabrza do Równego. Są to produkty długoterminowe, są to również medykamenty, znajduje się też tam na przykład agregat prądotwórczy. Szkoła podstawowa nr 23 w Maciejowie świętowała swój ponad 100-letni jubileusz. Wszyscy nauczyciele są mili, zawsze pomogą. Zabrańscy policjanci podsumowali ubiegły rok. Wiem, że mam tak dobry zespół, że zrobimy wszystko, żeby w Zabrzu było bezpiecznie. Za nami spotkanie górnika Zabrze z Radomiakiem Radą. Mecz zakończył się remisem. Ciężki mecz, ale ja się tego spodziewałem, bo wiedzieliśmy, jak Radomiak gra. Na Placu Warszawskim maturzyści zatańczyli poloneza. Całkiem ciekawa impreza. Wydaje mi się, że polonez też jest dobrą tradycją. Uroczysta sesja Rady Miasta odbyła się w sali witrażowej pierwszego zabrzeńskiego starostwa. Podejmowaliśmy uchwały, honorowy obywatel naszego miasta. Zabrze leży, serce Śląska, leży od 100 lat. Tak rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji stulecia nadania Zabrzu praw miejskich. Tym razem nie w urzędzie, a w sali witrażowej pierwszego zabrzeńskiego starostwa przy ulicy 3 Maja, a obecnie budynku Muzeum Górnictwa Węglowego. W parku imienia Powstańców Śląskich Zabrzanie Bielgi, by oddać hołd żołnierzom wyklętym. Fajnie aktywnie spędzić czas, taką pogodę się rozgrzać. Jest to bieg pamięci. Pora roku jest taka, jak Państwo widzicie, taka nie w sobie może troszeczkę, ale jest radość w sercu i nadzieja na to, że ta pamięć zostanie i że wybiegamy w przyszłej tej Polsce. Pani profesor Hager-Małecka dla mnie jest pewnym symbolem. W tej postaci się kumulują pewne wartości, które możemy my jako Zabrzanie uznać za swoje. Potrzebne są takie inwestycje jak kładka pomiędzy dwoma ulicami, która dla mieszkańców ma wielkie znaczenie i stanowi wielkie ułatwienie w komunikacji. Thank you.
Magazyn bardzo cool. Naturalny. Na przykład piecze coś i zostaje olej po frytkach i nie wolno go wlać do ubikacji, bo ta rura w kanalizacji tak się zakleja tak naokoło. Rewelacja. Bardzo jestem taka śmiała, niczego się tak nie obawiam, nie boję, nie mam takiego lęku, strachu, że się tam gdzieś przewrócę. To mi na takiego powera dodaje naprawdę i cieszę się i każdy z takich właśnie chorych osób starszych, każdy powinien tą opaskę dostać. Thank you.
Urodziłem się 31 lat temu. Młode lata nie mogę źle wspominać, bo grałem w zespole. Bardzo wesołe życie było. Do pewnego czasu, gdy się później właśnie rozbiłem. Przyszły właśnie ciężkie na mnie dni, gdzie trzeba było po prostu wybrać. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.